urodziny kanału WTF Klotz. Witam was serdecznie. Podeszłem do tematu, że albo grubo, albo wcale, albo profesjonalnie, albo nie robimy tych urodzin. No to chyba nie powinniśmy robić tych urodzin. WTF, WTF, WTF. Cześć, witam was ponownie na moim kanale. Moi drodzy, no cóż, chciałem, by było profesjonalnie, nawet takie tło zrobiłem. Oczywiście to jest moje standardowe tło z kanału Klockozaur, tylko przykryte stosowną szmatą ze stosownym napisem, byśmy nie mieli wątpliwości, na którym kanale jesteśmy. A to są moje paczki, które nie do końca tu widzicie, urodzinowe, które dostałem, moi drodzy, na drugie już urodziny kanału WTF Klock. Jest ich całkiem sporo, jest ich całkiem dużo i naprawdę bardzo wam dziękuję, bo chyba przebiliśmy właśnie oficjalnie mój bazowy kanał, czyli Klockozaura. Tam chyba tych paczek było na pewno mniej, więc może to czas, byście wszyscy teraz tutaj dawali subskrypcje. Może czas w końcu rozwalić tamten kanał, jeżeli chodzi o subskrypcje. Nie tak dosłownie, że cały, może po prostu subskrypcje. Warto mu tu, prawda, zaburzyć, rozbić i by WTF był lepszy niż tamten kanał, większy i wtedy on będzie moim głównym kanałem i tu będzie więcej filmów niż tam i w ogóle będzie cudownie. Przemyślcie to, moi drodzy, przemyślcie to. No tak jak widzicie, staram się tutaj stworzyć jakieś profesjonalne studio, by to jakoś wyglądało. Mam nawet stolik, chociaż nie, no powinno być widać, bo na czymś są te paczki. Aczkolwiek pewnie widać to mało. Tło widać na pewno, więc spoko. Spod tła przebija się zwykle. Dobra, my nie o tym, moi drodzy, my nie o tym. Dostałem od was paczki i czas je rozpakować. Czas rozpakować wasze prezenty, moi drodzy. Natomiast co ważne, to na pewno to, że w ogóle w pierwszym tygodniu dostałem bardzo mało paczek i w pewnym momencie się tak załamałem, że tu kurde trzy paczki otrzymam max. Teraz sobie sam coś kupiłem, żeby nie było. Moi drodzy, może zacznijmy od tego, co sobie sam kupiłem. Są to klocki Elephant My World, oczywiście, czyli podróbka Minecrafta. Takie klocuszki u mnie też się pojawią. Kosztowały one 7,50, także nie lichy pieniądz, nie lichy pieniądz. One się pojawią, na pewno to macie jak w banku. Kupiłem sobie również, ponieważ ostatnimi czasy, w sensie wczoraj na moim bazowym kanale właśnie było trochę o Lego Explorers, o robotach i tak dalej, więc taki robocik mi naszedł, firmy Fenzy, Fenz, jak to wy to się czyta. Jestem ciekaw, jak to wypadnie nam tutaj w kamerze, jak to nam tutaj wyjdzie. Zobaczymy, nazywa się Smog, jak to co w powietrzu truje, więc dodatkowa ciekawostka. No i mamy również coś klasycznego, Lele, tak jest, moi drodzy, Lele nam się trafiło, taka wojenka, gdzie wojuje kobitka, więc no też nie licha paczucha, no bo Lele jednak swą jakoś udowodniło kiedyś, że jest spoko, ale zostało zamknięte, więc co z tego będzie, nie wiem, moi drodzy, nie wiem. Teraz tak, bo ja jak zwykle otwieram paczuszki w kolejności, w jakiej je dostaję i nie inaczej będzie, moi drodzy, teraz. W związku z tym pierwsza paczucha będzie, to logo powinniście już znać, nawet tu kolega mi nie musiał wpisać, kto jest nadawcą, bym ja wiedział, że to Bartosz i Klocki. Więc czekajcie, ja sobie ułożę w kolejności, w jakiej będę je otwierał, w jakiej je dostawałem i wiecie, w ten sposób trochę was też docenię, prawda? Żebyście wiedzieli, że warto wysłać wcześniej te paczuchy, by być docenionym. Czekajcie, tak. Bym miał tutaj blat roboczy, chociaż wam to do końca blat roboczy za dużo nie daje, bo go nie widzicie, w sensie widzicie pewnie jakąś powierzchnię. No nieważne, moi drodzy, pierwsza paczka od Bartosz i Klocki. Zdecydowanie czuję tam pakę kloca, oby nie samego kloca, bo jak ktoś w paczce wyczuje samego kloca, to moi drodzy, mam na zobaczyć, jak w ogóle ten kadr się sprawdzi, co o tym myślicie, bo nie wiem na przykład, czy trzeba jakiś czas nie zmieniać tej kamery, nie testować tu jakichś innych, wiecie, ustawień tej kamery, byście mieli inny wygląd na mnie. Jest list na pewno i są nieliche kloce. List jest również nielichy, spójrzcie jak ładnie napisany. W ogóle nie patrzę, czy mogę pokazywać. Witam WTF Klocu, z okazji drugich urodzin twojego kanału postanowiłem ci wdać ci mały zestaw z firmy Lepku z Fortnite oraz ulotkę i naklejkę z awatarem twojego kanału. Mam nadzieję, że zestaw i pozostałe gadżety ci się spodobają. Pozdrawiam, Bartosz z Klocków. Tak jak mówiłem, Bartosz z Klocków zainwestował ewidentnie w fajną jakość tego listu również. Spójrzcie grafiki i wszystko. Wpadajcie do niego na kanał, a my występujemy tu zawartość. Co tu mamy? Co tu mamy? Awatar i wizytówka są od niego z kanału. To już moje chyba trzecie od niego z kanału, ale mówię, wpadajcie, tutaj macie jeszcze, byście wiedzieli, gdzie wpadać. Zobaczcie, co tam u niego, no i w ogóle. A zestaw, jaki dostałem, moi drodzy, The Fortnite Experience. Okej. Kościotrup.
kościotrów, moi drodzy, z Fortnite'a Lepku. Lepku był mnie testowany, ja ich nie pamiętam, co może być dobrym znakiem i złym znakiem. W sensie, gdybym pamiętał, że są złe, to bym pamiętał, że są złe, gdybym pamiętał, że są dobre, to bym pamiętał, że są dobre. W związku z tym to może znaczyć, że są po prostu średnie, ale porównamy. Tego kościotrupa w ogóle mam na jakimś innym motorze, więc fajnie też będzie można zrobić porównanie kościotrupów. Takie, żeby było opcje. Oczywiście to, moi drodzy, wszystko będzie recenzowane, także na spokojnie. To nie jest tak, że ja mam to szybko migłem i więcej nie zobaczycie, moi drodzy. Drugie jest również brak nadawcy. W ogóle tworząc tło, popisałem sobie paluchy i mogę mieć teraz brudne, może to wygląda, że mam brudne paluchy, a nie mam brudnych paluchów. Myłem się specjalnie pod ten odcinek dzisiejszy, pod te urodziny. Na każdą urodzinę trzeba się myć. Czy w ogóle trzeba się myć? Dobra, moi drodzy, to jest całkiem na bogato. Widzimy treść, ok. Są tutaj folijki indywidualne. Dobra, list może lecieć, moi drodzy. Mam trochę folijek, mamy trochę kart, ale mamy również list i mamy również, widzę, fan art, moi drodzy. List napisany ręcznie, więc super. Hej WTF Klocu, to moja pierwsza paczka do ciebie, bo poprzednie dwie były do Klockozaura. No właśnie, i z okazji drugich urodzin kanału życzę ci wszystkiego najlepszego i dalszych sukcesów na YouTube, a w paczce znajdziesz jeden list, dwa. To jest podpisane, nie ma podpisane numerkami, ale jest fan art, jest WTF Kloc, jak nic. W ogóle muszę, kurde, może stworzyć sobie taką ściankę i faktycznie ją wykleić waszymi fanartami, no bo wiecie, plakatów jak w profesjonalnym LEGO kanale nie mam. Znaczy, ten kanał nie jest profesjonalny, ale jak w kanale LEGO. 3. Miniaturka Supermana. Co? A, czy to chodzi o... Wow, ale tu już są fajne figurki. To jest... tu będzie. To oczywiście będziemy sobie kiedyś dzień testować wszystko, także na spokojnie. Mamy tutaj tak, minionka Supermana. Zane od Lele. Gdzie jest Zane od Lele? Gdzie jest Zane od Lele? Tu jest Zane od Lele. To też na pewno. Spoko. Trzy figurki z AliExpress. I przypuszczam, że to są te figurki SpongeBoby i coś w tym klimacie. One na pewno swoją osobną recenzję dostaną, bo to bez kitu jest zbyt fajne. Trochę chińskiego kloca. To zgaduję, że to jest tutaj ten kloc. Ale spójrzcie, jaki on jest na przykład ciekawy. On duty, moi drodzy. Lele Block. O, Lele Block, ten z podróbki LEGO Przygody. Też ciekawe. Trochę kwiatków, kusze, płotki. No proszę, no całkiem ciekawe. Oczywiście to się przyda do miasta, które pewnie kiedyś wróci. Nie pytajcie mnie teraz kiedy. Dwa ludziki z Kobi. I tak, mamy tutaj i pingwina, i żołnierza. Myślę, że też kiedyś sobie trafię na jakąś recenzję. Oraz podróbkowe karty. Myślę, że paczka ci się spodoba. Karty też, spójrzcie, nawet są z Żółwi Ninja te karty. Paczka mi się podoba. Kacper. Kacper nie napisał z jakiegoś kanału. Kacper nie napisał, skąd do mnie pisze. Może to być zwykły człowiek, który oczywiście żadnego kanału nawet nie ma. I takich ludzi również szanuję, że mają jakieś żyćko, a nie tylko nagrywają całe dnie i noce na te YouTuby, prawda? Więc to chyba miło, że ktoś takie też wysyła. Ale jeżeli Kacper masz jakiś kanał, napisz mi to w komentarzu, oczywiście ja cię podserduszkuję i niech inni też go odwiedzają po prostu, tak? Dobra, czas na trzecią paczuchę. Trzecia paczucha, okej. Mam tu imię, nazwisko, ale może mam też w środku jakiś nick, może mam w środku list, może mam w środku przekierowanie na kanał. W związku z tym nie będę zdradzał imienia i nazwiska, po tym Rodo, Frodo i inne Giodo, prawda? I jest i list, co jest czadowe, koniec zawartości koperty. No jest tu całkiem ciekawie i jest, są cukierki, więc nie umrzemy z głodu, więc Q&A również jest niewykluczone. Mam tutaj bardzo fajne podejście, bo to jest to podejście, że ktoś każdy na przykład robi o swoje rzeczy, swoje paczuszki i to w kilku, przynajmniej czterech przypadkach, ale czekajcie, otwórzmy, przeczytajmy list, zapoznajmy się z treścią. Oj, treść jest bardzo fajna, kolorowa, pokolorowana, ale list pisany ręcznie. Okej. Dziękuję. Witaj Szymonie. Proszę, wiecie, jak mam też na imię. Dziękuję ci za wszystkie filmy z podróbkami. Były pełne humoru. Pamiętam też świetne seriale. Takie jak Trudne Klocki świetnie rozweseliły dzień. Naprawdę lubię twoje trzy kanały i życzę do dobrego rozwoju kanału. Te prezenty to podziękowanie za naprawdę wspaniałe filmy. Wszystkiego najlepszego. PS, mam kanał o nazwie Karol Gobis. Może znajdziesz tam coś fajnego. Wybaczcie, musiałem założyć okulary, ponieważ no kolega oczywiście napisał ręczny list, co jest super, ale wiecie, jak to jest z ręcznym
pismem. Niemniej Karolu super w ogóle fanart również, naprawdę świetny. Ja mówię, muszę to przemyśleć, żeby tak właśnie tego stworzyć tło. W ogóle te marki klocków tutaj, no naprawdę super. Zalis ręcznie pisany ci, bardzo dziękuję. W ogóle spójrz, jeszcze stort i dwójka. Naprawdę doceniam takie detale. Nie wypisałeś, co dokładnie dajesz w paczce, cukierki już widzieliśmy, ale ja się teraz może na szybko przyjrzę, ponieważ na każdej opakowaniu coś pisze. Bardzo stare Kobi KBL, no właśnie, można by kiedyś zrobić taką serię KBL, sprawdzając, czy kiedyś było lepiej, na przykład też właśnie w Kobi i tak dalej. I cóż my tu mamy, moi drodzy, cóż my tutaj mamy, cóż my tutaj znajdziemy? Naprawdę to jest Kobi? Serio? Moi drodzy, to jest taka paczka, wyglądało to trochę jak cukierki, gdyby to leżało luźno, powiedział, to są cukierki. Spójrzcie, to muszą być naprawdę bardzo stare Kobi, w ten sposób wyglądające. No cóż, no, to myślę, że jest rarytas, to musi być naprawdę bardzo stare Kobi, ponieważ ja się już w latach 90. bawiłem Kobi, a na przykład spójrzcie, tu jest pod spód, jak to wygląda, to musi być przed latami 90. niemożliwe, nie chcę mi się wierzyć, ja to muszę zweryfikować kiedyś, moi drodzy. Jest również Sluban Kucharz. Pytanie, jak wygląda Sluban Kucharz, to nas ciekawi oczywiście wszystkich. Wszystkich co do jednego nas to ciekawi. A Sluban Kucharz, który może się właśnie przydać miastu jako kucharz, w ogóle ma świetne gadżety, wow. W ogóle bardzo fajne gadżety, spójrzcie, czekajcie, ja to muszę ułożyć sobie oczywiście na ręce. Spójrzcie, jakieś bułeczki, jakieś takie typu gadżeciki. A sam kucharz, no nie wygląda źle, ale wiem, jak to ze slubanami jest. Różnie, moi drodzy, różnie jest ze slubanami taki oto kucharz. W ogóle teraz powinna być kamera chyba jednak bardziej na stół, więc może faktycznie będzie rozsądniej, gdy ja tą kamerę ustawię na stół. Chyba tak będzie rozsądniej, moi drodzy, chyba tak będzie rozsądniej, ponieważ tak będziecie się mogli lepiej przyjrzeć wszystkim detalom, które tutaj dostałem. Tutaj mamy trochę jakaś stara podróbka, nawet nie wiesz, co to widać jest, i przyznam się szczerze, ja też nie mam pojęcia, co to jest, więc no cóż, chyba sobie to odłożymy na bok, to się oczywiście gdzieś przyda, także na spokojnie. Mamy tutaj również Wangę był całkiem spoko, troszkę co prawda udawały mocno Lego, ale może właśnie tu była ich zaleta, co prawda ten hipek wygląda dziwnie, ręce latają mu całkowicie luźno, więc to akurat jest takie se. No ale jest lekarz, a lekarzy miasto WTF nigdy nie, w ogóle śmiesznie wygląda, nigdy miasto WTF nie powinno gardzić lekarzami, żadne miasto nie powinno gardzić lekarzami, moi drodzy. Mamy również tutaj karta, naklejka, figurka twojego awatara, no spójrzcie, no jest, co prawda trochę ma tą fryzurę jak ja w czasie pandemii, kiedy byłem bardziej zapuszczony zdecydowanie, tak, i w czasie pandemii mogłem tak wyglądać oczywiście i spoko. W ogóle tył w ogóle nie, to jest przód od Stormtroopera w teorii, ale go sprytnie tu obróciłeś i sprytnie też starałeś się zrobić tak, jak jest w oryginale w podróbkach, czyli że ręce się nie trzymają kupy. Super, będę bezrękim, pandemicznym WTF-em, nie? Są karty, jakieś karton, naklejki, Star Wabs w ogóle, Lego Przygoda, podróbka, super, włoski, o super, nawet spójrzcie, jak kolega się postarał, wypisał dokładnie, Karol dokładnie wypisał, skąd pochodzi jaki element, no, profesjonalizm 100%, płytka Playtype, dobra, ok, co tutaj jeszcze zajmiemy, Star Ward, to wrażenie Star, nie wiem, Warg, to takie psie by było, takie psie podejście, Stark Warg, prawda, Warg, że warczy, wiecie, o co chodzi, no taki suchar. Mam trochę Star Wartu, okej, okay. Wygląda to całkiem legitnie, w sensie na pierwszy rzut oka, jeżeli przyjrzymy się legitności tego czegoś. Dobra, wyleciały wszystkie, okej, okay. I mamy tu faktycznie nóżki, czy to są nóżki gości, którzy poległi, no bo jakżeby inaczej, skoro tutaj nie mamy ich torsików, oni musieli polec. Mamy również w Star Warcie, wow, spójrzcie, główka Akbara i ona naprawdę wygląda całkiem legitnie, moi drodzy, całkiem porządnie. Mamy również trochę hełmów i to spójrzcie, jakich pięknych, no te elementy na pewno mi się przydadzą, na pewno mi się przydadzą, plus jeszcze jakiś o taki. Natomiast figurki mamy dwie. Figurki mamy dwie i są to klony nie byle jakie. Jestem kurde ciekaw w ogóle, co, skąd to jest, bo może tam pisało, bo firma wygląda naprawdę legitnie. Klony wyglądają naprawdę spoko, bym powiedział. I są w miarę naprawdę jak Lego. Są w miarę jak Lego, ale już widzę po kolorze chociażby nóg, że to nie jest Lego. Ale naprawdę wygląda to całkiem spoko. W ogóle stół, nie patrzcie, że jest taki brudny. To jest jak u Durczoka. To jest jak u Durczoka po prostu. Będzie ciekawie, to w ogóle zdarzy. Daminka mnie przekonuje, że może nie być ciekawie, ale ufam ci na słowo. Różne podróbki.
Okej, mamy tu trochę luźnej podróbki i co my znajdziemy w środku? Czerwony klocek Lego, logo Lego, a na nie przypomina Lego. Czy to ma faktycznie logo Lego? Nie, to ma logo Kobi. A, to Lego. Kolego, ja już ci powiem, o co chodzi. Tak jest, to ma dziwne logo Lego. I wam powiem, to może być Lego. To może być Lego, ja się z tym spotkałem w swoim sklepie przystańklocków.pl. Po prostu bardzo, bardzo, to może być bardzo stare Lego. Miało właśnie coś takie logo w ten deseń. Bardzo stare Lego miało taki logo ten deseń. No właśnie, nie przypomina Lego, ponieważ kupując miks z klockami z lat 50-tych, 60-tych i właśnie tam to znalazłeś. No właśnie, no właśnie, to może być klocek z lat 50-tych, 60-tych Lego, mój drogi. Również taka figurka, dziwny chłop, trochę jak Maciek. Znaczy nie wiem, że Maciek jest dziwny, ale ten chłop jest dziwny. I tu jeszcze jakiś slubanik mi się trafił na deser z tej paczuchy, okej. No moi drodzy, jeszcze nawet połowy paczek nie mamy, a proszę, a tutaj proszę, jakiś Uber SS chyba normalnie też się przyda miastu. Karol, dziękuję ci bardzo za tę jakże fajną paczkę, oczywiście ona również wesprze miasto, moi drodzy. I teraz cóż, teraz trafia nam się coś dużego, więc chyba znów musimy cofnąć naszą kamerę. I czas na kolejną paczkę, tym razem paczkę, która przyszła mi od kolegi kreatywnego, czyli od Rafała. Jest całkiem duża, tu lata całkiem dużo zawartości, w ogóle przysłana im postem, co jest super, bo nie można mieć kontaktu z listonoszami niby teraz. Nie no, można moi drodzy, można, ale jakoś tak, jeżeli jest obce, to paczką masz w ogóle super. Jak tu jest naćgane kloca, jak tu jest naćgane wartościowego kloca, moi drodzy. No cóż, ja to, patrzcie, pełne paki, no po prostu wow, przyznam wam się szczerze, ileż tu jest naćgane, wow. Dobra, koniec moi drodzy, folii. Cóż, tu są pełne paczki, tu są folie, tu jest wszystko. No, kreatywny, jak ty mnie teraz zaimponowałeś, prawie jak Wąski. To w jednej folicy są instrukcje. Natomiast co my tu mamy? Ile my tu mamy, moi drodzy? Jest jakiś motorek policyjny. To wszystko będzie miało swoje recenzje, tak jak mówiłem. Więc tutaj spokojnie. Mamy coś w stylu... ja nawet coś piszę. Ratownika wodnego, też w folii, wszystko popakowane, wszystko zapakowane, cud, miód i orzeszki. Każdy z tych filmików będzie osobną recenzję. Mamy jej również, to jest figurka z AliExpress i jest to Spartanin. Jest to Spartanin, troszkę chyba podróbka to ma być figurki z Lego, wiecie, z Lego Minifigures. No, ciekawy Spartanin się zapowiada. Mamy również, co to jest w ogóle? Ja nie mam pojęcia, co to jest w ogóle. To będziecie musieli chyba pisać mi w komentarzach. Co to jest za figurka? Co to jest za figurka? Macie pojęcie, co to może być za postać? Bo ja nawet jak będę robił recenzję, nie mam pojęcia, co o tym napisać, ale wygląda dosłownie nieziemsko. Dosłownie nieziemsko wygląda. Rafał nie dołączył w ogóle listu, co szkoda, ale poszukajcie go hopy sobie chociażby na Instagramie i polubcie, bo warto, bo kurde, no paczka, mówię teraz, to jest konkret, I mamy kolejną paczkę, to wszystko chyba mi się wydaje z AliExpress, bo oni tak bez opakowania wodają. Mamy kolejną paczkę, no-name'ową i tutaj będzie jakiś robotnik w samochodziku, więc tutaj również temu się przyjrzymy na osobnej recenzji. I teraz mamy już opakowania opakowane, można by rzec, można tak powiedzieć. Moi drodzy, łączy nas piłka siłownia z panem, to jest właśnie chyba Lewandowski, tak? Nie mylę się. Gdzie tu jest opis, co za pan jest w środku? Jedynastka, kto to jest jedynastka? Nie, to ten drugi to jest, jedynastka, ten Lewandowski ma inny numer, moi drodzy. Tak jest, piękny zestaw, które, kurde, one naprawdę były fajne i ciekawe i będzie siłownia. Absolutnie swoją własną recenzję dostanie ten zestaw. A wy nie będziecie mogli mówić, że Kobi nie ma na tych, na moim kanale. W ogóle bardzo mnie dziwi to, no bo kurde, tu nigdzie nie ma za bardzo... Jest, tu jest tylko małe logo, że to produkuje Kobi, a nie ma tego loga w ogóle u góry. I podobnie jest z drugim zestawem, gdzie mamy dziewiątkę i to jest Lewandowski. Lewandowski jest dziewiątka chyba, nie? Tak jest, ja po twarzy poznaję, moi drodzy. Trening strzelecki, Lewandowskiego. To jest kolejna wielka paka, spójrzcie, aż dwie duże, pełne, legitne
chłopaki, no po prostu wow, będzie co recenzować, absolutnie, absolutnie będzie co recenzować. Jeszcze są dwie mniejsze paczki, co nie znaczy, że gorsze. Chociaż Bloxy, które mi to wysłałeś, są zestawem, który już chyba dokładnie mam i który już chyba recenzowałem, ale wiecie, kloc nigdy się nie zmarnuje, prawda? Zawsze się gdzieś tam przyda, mogą być dwa takie łaziki przecież, nie? No i drugi zestaw również z Bloxów, ale już zupełnie inny, bo to jest jakiś wojskowy zestawik, wojskowy mini pojazd. To oczywiście będzie recenzowane wszystko. Rafał, bardzo dziękuję, bo paczka niesamowita, no pełne dwa zestawy, no po prostu wow. I wydaje mi się, że już przebiliśmy mój bazowy kanał i prezenty, które tam dostałem, prawda? Ale zostały jeszcze trzy całkiem duże paczki, moi drodzy, więc otwórzmy je, prawda? Od Ryszarda teraz będzie paczka wysłana priorytetem. No okej, okay, doszła, jak widzicie. Ciekawe, czy ktoś wysłał tak, że jeszcze nie doszła i jeszcze za kilka dni dostanę jakieś paczki urodzinowe. No proszę, przed chwilą pochwaliłem, że dostałem pełny zestaw, a tutaj mamy kolejny pełny zestaw. I tym razem i list, moi drodzy, więc przeczytajmy i list i zobaczmy od kogo, co i jak. Pisany również ręcznie, pisany widać, widać, że ktoś się tutaj starał, pisany ręcznie list zawsze jest bardziej wartościowy niż pisany komputerowo, bo ktoś wkładał w to większe serduszko. Ktoś wkładał większe serduszko. Drogi Klocko WTF Klocko grał. Okej, okay. Oglądasz wszystkie trzy kanały, plus dwa do szacunku. To już 2 lata, od kiedy założyłeś kanał z podróbkami. Z tej okazji przysyłam ci zestaw... Nie, wybacz, ale się nie doczytał. Nowość... Mam nadzieję, że ten zestaw ci się spodoba. Jest to trzecia paczka od Zielony Ninja Fan. Dobrze przeczytałem ksywę? Zielony Ninja Fan. Zielony Ninja Fan, napisz mi, jeżeli jesteś Zielony Ninja Fan. Dostaniesz serduszko w komentarzu i podepnę ci oczywiście, by wszyscy mogli wpadać na twój kanał i go zobaczyć. No i cóż, faktycznie mamy tutaj całkiem nowa firma. Wow, ja takiej firmy w ogóle nie kojarzyłem. PRCK! Ciekawe, co znaczy ten skrót. Go oczywiście trzeba będzie rozwinąć na recenzji, którą ten zestaw dostanie osobny. I naprawdę ten smog wygląda... W ogóle no to nie jest smog, czekajcie. No właśnie, bo to... Aha, to jest jak kupisz 4 zestawy, możesz zmontować takiego smoka. Tymczasem tu jest taki... Tu nie ma imienia, tu nie podrobili imienia. Ale... Kola, nie Kola, Jaya Mechbot, który również na moim bazowym kanale był, więc będzie można też porównywać, co jest super, co jest super w ogóle, że będzie można porównywać. Wow, ile tu już jest paczków, to ja cię nie klockole. Moi drodzy, przedostatnia paczka, ale jakże duża, może konkurować z paczką tutaj, prawda, Rafała, kreatywnego, paczka po butach, mogą tam być buty, bo mi się wydaje, że... Że to tam nie brzmi jak kloc. Tam brzmi jak coś dużego i być może to właśnie ktoś mi w końcu kloca przysłał. Być może właśnie ktoś mi kloca przysłał takiego prawdziwego, że to tak tam lata. Już otwieramy, już patrzymy. Zapakowane wszystko legitnie. Paczka plus. O, pewnie jest 500 plus. Dobra, moi drodzy, zapakowane paczuchę mamy. I okej, okay, jest list. A bo... Wow, Xon TV jest w ogóle super, bo on mi zrobił fajną niespodziankę na moim bazowym kanale na urodziny i teraz Xon TV wraca! Xon TV wraca z paczką dla WTF-a i w ogóle co my tu mamy? Konfetti! Ja, szkoda, że tej paczki nie otworem pierwszej, teraz tak na końcu to już tak ten... To już tak licho, nie? Xon TV, żeby nie było, to zostaje na 5. urodziny mojego bazowego kanału, bo tu na końcu tego filmu już tego nie będę otwierał, prawie na końcu. Zostawiam to na 5. urodziny mojego bazowego kanału, także jak na 5. będziesz wysłał, to już nie musisz wysłać konfetti, bo już to będę miał. Ale możesz, niesamowicie, niesamowicie mnie to zaskoczyłeś. Dobra, Xon TV, list, aha. Przebił po prostu marker. Cześć WTF Kloc, to paczka dla ciebie, to by było na tyle. Xon TV, jak widać, nie jest rozlewny, Xon TV jest oszczędny w słowach. PS, Angry Bird, otwórz na koniec. Szanowny... Aaaa! Czy to jest Angry Bird? Wygląda trochę jak ten czerwony ptak. Znaczy wybacz, bo ja wszystkie takie rzeczy recenzjowe będę otwierał na recenzjach osobnych, a nie tutaj teraz. W ogóle spójrzcie, jak Xon się postarał! Jak on się postarał, jak tu już to konfetti jest! Bo to jest całe, to nie wyszczeliło. Później byłem sobie, że to może wyszczeliło w paczce. Gdzie jest Angry Birds? Nie ma żadnego Angry Birds. Jest jakiś jeden luźny klocek z uśmieszkiem. Okej, okay. Jest jeszcze jedna naklejka, wlepka. Natomiast nie ma tutaj ten... Aha, to jest Angry Birds, okej. Okay.
Angry Birds od firmy Bozi. I Bozi to my nie mieliśmy, a to jest bardzo ciekawy zestawik, bardzo ciekawy zestawik. Pudełko po butach leci na ziemię, ponieważ już tam nic nie ma, co by było poza konfetti. Bardzo ciekawy Angry Birds, ależ to musi polecieć na recenzję, ależ to musi, aż się domaga tej recenzji. Poza tym mamy tutaj bardzo tajemniczą paczkę, którą, kurde, no też dostanie oczywiście swój osobny film, też dostanie swoje 5 minutek. No i mamy, spójrzcie, to jest masakra. Czasopismo WTF City. Czasopismo WTF City. Czy wy to kumacie, jak koleś to profesjonalnie zrobił? Mamy tutaj minifigurkę tajemniczą. Mamy tutaj cenę. Mamy tutaj wszystko. Ja bym to otworzył teraz, ale Xon, to jest tak dobre, że to dostanie swój odcinek. Ależ będzie teraz recenzja. Zapowiadałem jakiś czas temu, że są wakacje, może będzie więcej odcinków i teraz mam co recenzować przede wszystkim. Znaczy wcześniej też już miałem, ale czasu miałem mniej, bo kilka rzeczy mi ciekawych wypadło w życiu i w sierpniu mam nadzieję, że uda się nadrobić te filmiki, o których wam tu mówiłem, że wiecie, że będzie ich więcej. No i Szymon i Klocki. Szymon i Klocki pochodzi z Karlina. To jest gdzieś nad morzem, wow, zazdroszczę. Jest to ostatnia paczka, która przyszła mi dosłownie wczoraj już po południu. Już zamykałem listę, już miałem to kręcić. W ogóle myślałem, miał być chyba wczoraj ten odcinek, nie, z prezentami, ale przyszło paczek tyle, że to widzicie, rozkładanie prezentów plus jeszcze oczywiście montaż tego filmiku zajął mi tyle, że jest dopiero dzisiaj. No i mamy tutaj kilka znów paczuch i Szymon i Klocki jak zwykle nie zawiódł. Jak zwykle nie zawiódł, Szymon i Klocki przy każdej paczce wysyła mi takie spersonalizowane minifigurki i dalej je wysyła i to jest dalej w porządku, to jest dalej spoko. Znajdziemy tutaj aż 3 paczki, to jest dalej jeszcze pierwsza seria, czekamy się cierpliwością na drugą. 3 paczki minifigurek, które oczywiście będą pseudo minifigurek, przepraszam, pseudo minifigurek, to oczywiście dostaną swój własny odcinek. Szymon i Klocki również tutaj wysłał mi, wpadajcie na jego kanał koniecznie, wysłał mi tutaj również swoją taką wizytóweczkę, która jest w takim fajnym, większym formacie i wysłał mi również swój autograf ponownie na karteczce Szymon i Klocki. Jeżeli bardzo chcecie tego autografa, jeszcze nie macie, róbcie teraz zdjęcie i drukujcie sobie. I mamy list w ogóle, wow, co tu się podziało, spójrzcie. To mnie w ogóle ciekawi, historia tego, zaraz powiem, tego przejdziemy. I w ogóle spójrzcie, jak jest fajnie zrobiony list. Ja takie smaczki naprawdę doceniam. Szymon i Klocki 2020, idealny prezent dla fanów klocków alternatywnych. Polecam Szymon i Klocki, prawie jak głosem Franceskiego. Producent nie podnosi odpowiedzialności za żadne złe wrażenie. Okej, pseudo minifigurki i mamy dalej list do mnie. W ogóle tutaj jeszcze widzicie, jest jeden zestaw. W ogóle co to jest? Z motor z głową, no okej. Słuchajcie, to wybacz, tak odlepiłem brutalnie, ale widziałem, że to ładnie odejdzie. Jest to skustomizowany motor z głową. Może też się uda jakoś z tego zrobić ciekawą recenzję, co ty na to? Drogi Szymonie, mój imienniku, bo przejdziło się teraz do mnie. Drogi Szymonie, WTF Klocu, to już drugie urodziny twojego kanału. Gratuluję ci tych 3,2 tysiąca subskrypcji, ale skrupulatnie, wystarczyło ponad 3000 napisać. Każdego, kto ogląda ten film, a nie subskrybuje twojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Ja też zapraszam. Przejdę teraz do życzeń. Życzę wszystkiego najlepszego i klockowego, wielu milionów subskrypcji oraz zdrowia, szczęścia i pieniążków, a także dużo cierpliwości. No właśnie, to jest ważne. W prowadzeniu kanału w tym zestawie otrzymujesz limitowaną pseudofigurkę gościa z reklamy pewnego dezodorantu. A domyślam się, ale kurde, spoilerujesz! Kończąc jeszcze zacytuję twoje słowa. Wszystkie Szymki to fajne chłopaki i tak skończmy. Pozdrowienia serdeczne śle Szymon i Klocki. Nie ma wytłumaczenia, czemu tatua jest tutaj, Tatooine. No ale Tatooine? Tak, Tatooine, ale spoko. Szymon i Klocki, jak zwykle nie zawiódł, od niego paczki otrzymuję non-stop i jest to czadowe, moi drodzy. I wy wszyscy jesteście czadowi, kurde, ilość prezentów, które dostałem, ilość niespodzianek, ilość wkładu pracy, które tutaj włożyliście, indywidualnej, gdzie tu były te pierwsze jeszcze paczuszki. Mimo wszystko, ja wam wszystkim bardzo, naprawdę bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję. Muszę dać może bardziej katr na stół, co? A więc dziękuję wam bardzo, 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 bardzo. Ja wiem, że to wymaga wiele poświęcenia, by poświęcić klocki, nawet podróbkowe, moi drodzy, nawet podróbkowe klocki na drzewach nie rosną. One nie spadają z chmurek jak deszczyk. Naprawdę, więc dziękuję bardzo wszystkim. Karolowi, Szymonowi, Rafałowi, wszystkim, bo naprawdę...
No absolutnie, jestem w szoku, że dostałem aż tyle paczek. Mamy co teraz recenzować, moi drodzy. Drugie urodziny kanału są faktem. Jeszcze przed nami Q&A, więc spokojnie. Jakbym się nie wyrobił, to będą w niedzielę. I może tak być, że dopiero w niedzielę będzie Q&A. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo chyba przebiliśmy urodziny Klotkozaura, co? Piszcie w komentarzach, ilu macie znajomych, którzy mogą subskrybować ten kanał. Żebyśmy przebili Klotkozaura w subskrypcjach. Ależ jestem w szoku. A ileż tu będzie otwierania? Tu też jest klocek. To zobaczymy, co tu jest. Tu też jest klocek. Wow, wow, wow. Dzięki, że byliście. Dzięki, że jesteście. I mam nadzieję, że też będziecie w przyszłości. Kanał cały czas się rozwija. Mam ambicje przebić Klotkozaura, więc subskrypcja jest wskazana. Bo naprawdę jestem pod wrażeniem, jakżeście mi tu urodziny urządzili teraz. Dzięki.